Cześć wszystkim, siemanko, witajcie bardzo, bardzo serdecznie, moi kochani. Ja nazywam się Broda, to są małpki i baloniki. Kolejne wyzwanie od nas, zanim zaczniemy, zachęcam was do zasubskrybowania kanału. Wystarczy kliknąć ten przycisk, który tu wam się wyświetlił, aby być na bieżąco z nowymi filmami, nowymi grami od Brota. Bardzo serdecznie zapraszam. W dzisiejszym odcinku pozdrawiam dwie osoby. Są to Mariusz z Wałbrzycha oraz Kacper z Pakości. Dziękuję bardzo serdecznie, a my dzisiaj zrobimy sobie wyzwanie małpek na medium, wyzwanie od Sumbix. Moi kochani, ja myślę, co tu jest, Brod, wyzwanie, 10 Spike Factory, 3 Engineer, 5 Farm Bananów, 1 Wioska, ile chcesz bumerangów? Agenci dozwoleni, mapa minimum. Myślę, że z bumerangami sobie poradzimy, Boże, ojojojoj, moi kochani, będzie tak średnio tutaj, coś czuję. Wow, formuły tutaj jeżdżą. Musimy jakąś farmę bananów sobie tutaj dziubnąć. Przydałaby się na pewno. Zróbmy tak. No i agentów jakiś by się przydało, prawda? Jakiś jeden agent, który by zbierał te... Ha, po tej smudze, prawda, po paliwach oni tutaj idą. Dobra, żebym wiedział zawsze. Farmy bananów się przydadzą oczywiście. Wykupujemy dodatki w postaci bonusów na fundusze. Dobra, tutaj ulepszamy sobie oczywiście, żeby więcej targetów pokonywały. Ja sobie wziąłem ulepszenie właśnie na małpki z bumerangami. Tutaj przejdzie jeden. Aj, niepotrzebnie przeszedł jeden balonik. Fabryka kolców jeszcze powiedzieliście mi, że Spike Factory jak najbardziej tu może być. Jedna wioska, prawda? Tak, wioska też jest. Przydałoby się coś takiego, żeby tu wysypywali te kolce. A tu nie wysypiesz, przecież... Czemu wszystko idzie tu? No. Halo, Spike Factory, mi się zdaje. Dobra, lecimy z ulepszeniami. Wioskę by się przydało tutaj jeszcze też dokupić, która by nam pomogła. Spróbujmy to zrobić, tak? Dobrze. Wioski tu nie zrobię. Mogę tu ją dać. Teraz sobie wykupimy te upgrade'y. Moi kochani, na pewno cyk, cyk, cyk. Dobra, tak zrobimy. Ile tych mamy? 5 farm bananów, 3 engineery, 10 spike factory. I bumerang, dozwolona agenci, chcesz bumerangów ile chce, no spokojnie. Czyli ile musimy tych Spike Factory, możemy mieć 10. Spoko loko. Balaga tiki taki i kasztanki, moi kochani, damy radę, dzięki za to wyzwanie. Kolejna mapa, poziom medium, mam nadzieję, że dobrze nam pójdzie. Tutaj pyk, cały czas sobie dorabiamy. Bym wziął jeszcze te Spike Factory, ale nie mogę za bardzo ich tu postawić. Trochę szkoda. Tu mogę. Z jednej i z drugiej strony. Tak średnio będą, słuchajcie, nam dawać te ulepszenia, no ale dobra. Dobra, wykupimy sobie jeszcze oj, kaskę. Dobra, i teraz możemy lecieć z ulepszeniami. Teraz tu nic tu nie przejdzie. I teraz małpki ninja. Tutaj Twice Faster rzuca tymi bumerangami o wiele szybciej. Więc spoko, dostaliśmy kolejne ulepszenia. Tutaj pyk i mam nadzieję, że będzie dobrze. Na razie nic nie przechodzi, więc jest spoko. To nie wioska, tylko farma bananów. No mi się krzaku myli zawsze wioska z farmą bananów. Nie wiem czemu tak jest, no ale no, myli się. No nic nie poradzę na to. Muszę się starać mówić poprawnie, ale czasami to wiecie jak to jest. 12 łapka w górę. Moje zadanie to... O, Kubo, dziękuję za 12 łapeczkę. Wyzwanie teraz już robię. Brod, ty masz już masterki? Kliknij tę gwiazdkę po lewej od nazwy poziomu trudności. Kolox, ja nie mam przecież. Ja nie mam jeszcze masterków. Coś musiało ci się pomylić. Nie mogę tej wioski tam dodać, żeby był większy zasięg. Trochę szkoda. Trochę mi smutno teraz.
Też rzucimy te spajki. Po 10 Spike Factory niby mogę mieć, prawda? Mogę mieć albo nie mogę mieć. Dobra, wrzucimy sobie tutaj upgrade'y oczywiście. Czemu nie? Kto tam nam zabroni upgrade'ów? Tutaj sobie cykniemy te. Nic nam tu nie przejdzie, nie ma szans, nie ma, że boli. 39. runda. Przydałoby nam się więcej bumerangów. A to dlatego, że za niedługo pójdą... Jezu, tutaj nic nie zrobię. Tu już mogę dopiero zacząć, słuchajcie, rzucać. Okej, no jest spoko. Dzięki Kaperbo za łapeczkę. Boję się sterowców, słuchajcie, bo jak tu zaczną nam latać, to będzie słabo. Dobra, lecimy tu z upgrade'ami. Zaraz zobaczymy, no 46. runda zaraz i będzie wszystko wiadomo, jak tutaj te sterowce będą się zachowywały. Tu mamy cyk, turbo, małpki. Te robo małpki podobno są dobre, ponoć. Nie wiem, jak to uważacie, ale myślę, że tak, prawda? Że robo małpeczka jest dobra. Słuchajcie, chyba nie ma tak dużo problemów. Ja sobie dokupię te upgrade'y jeszcze. 47. runda, więc spoko. Tutaj te sterowce padły od razu. No może być problem, ale zobaczymy. W Mastery Mode w 42. lecą ceramiczne regeny. Naprawdę, Vadim? Łomatko, no to może być trudne dla nas. Ale damy radę, spoko. Hej Brod, tutaj Patryk M napisał. Ja myślę, że jutro będę miał nowego laptopa, to myślę... Podsłuchałeś rozmowę rodziców. O, proszę, no to ci niespodziankę robią. Ciekawe, fajnie. Fajnie, fajnie. Dobra, zobaczmy tutaj. Kolejną małpeczkę dostawiamy. Żeby czuć się już w pełni bezpiecznym. 48. runda i powinno być ok. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć mamy tych. Możemy oczywiście więcej wrzucić. Du, 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 du. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem mamy teraz. To dobrze, bo tak jak mówię, 10 możemy tych, nie? Widzicie, sterowce już tu przechodzą. Ale nie mogę sobie poradzić z naszą mocą małpek. Ale co tam, słuchajcie, dajemy radę. Wszystko leci tak, jak ma być. Tylko że te rundy idą powoli, prawda? Ale mimo wszystko damy radę. Dzięki Adasiu za łapeczkę. Grałem w to 2 lata i mam wszystkie upgrade'y i wszystkie Master Mode odblokowane. Vadim, no to nieźle. Byłeś pierwszym youtuberem, jesteś najlepszy, łapka dla ciebie. Dzięki, Aleksander Krzywicki, dziękuję bardzo serdecznie za miłe słowa. To nie odkurzacze, tylko maszyny do drewna, one służą do niszczenia ceramicznych. Vadim, no ale ja sobie, my to z Sołem na to mówimy odkurzacze. Odkurzacze. No i słuchajcie, chyba damy radę, nie? Nie musimy tu nic już dostawiać, tak mi się wydaje. Ale będzie niefajnie, jak tu coś przejdzie, nie? Camo plus lead, no to może być ciekawe. A nie, dajemy radę, jest spoko, spoko, słuchajcie. Nasza budowla daje radę. Czerwone sterowce. Nie było tak źle. Nie było tak źle, dostawmy sobie jeszcze jedną. Ale możemy inżynierów, ale to nie będziemy z ich usług korzystać. Niepotrzebnie.
I teraz dajemy radę, słuchajcie, jest ok. Jest fajowsko, jest, jest, jest. Olivier Ziembla, naprawdę 2 lata już mnie oglądasz? Bardzo się cieszę. Chuck School TV, dzięki, że mnie lubisz. Bardzo miło, ja też was wszystkich lubię. 63. runda, powoli do przodu. Dajemy radę, jak widzicie. Jaki jest w tytule Brod? Ojejku, Brod, rób dłuższej 2 mapy na easy. Dzięki, Igorze. No, postaram się, na razie tak źle się czuję. Strasznie mnie głowa boli i te odcinki nie mogą być aż tak długie, bo nie wytrzymam, naprawdę. Nie wiem, czemu taki mam ból głowy. Tutaj też nie idzie oddychać. Z drugiej strony, bo słuchajcie, no mam małe pomieszczenie, gdzie nagrywam. Jest tak średnio, ale dajemy radę. Patrzcie, ostatnia. Baloniki przegrały, pięknie, silverek, 5 tokeników. I kolejna mapa, słuchajcie, z medalikiem, czas na następne. Do zobaczenia, trzymajcie się, pozdrawiam, cześć.